Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Dziś naszym gościem jest przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, poseł Mariusz Błaszczak. Witam Pana, szczęść Boże, Panie Pośle. Szczęść Boże, kłaniam się. Panie Pośle, usłyszeliśmy dziś z ust byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, posła Platformy Obywatelskiej i przewodniczącego Komisji Śledczej Mirosława Sekuły, że Miro, Zbycho są niewinni, bo afery hazardowej nie było. Nic nowego. Z tym, że rzeczywiście to, co wydarzyło się wówczas, to jest sytuacja dotychczas w Polsce niespotykana. Otóż szef służby specjalnej, który wykrywa aferę, który wykrywa nadużycia dotyczące najważniejszych polityków rządzących w Polsce, zostaje zdymisjonowany przy złamaniu prawa przez premiera, dlatego że minister Mariusz Kamiński był powołany na kadencję. Przerwano kadencję pod byle pretekstem. A ci, którzy byli uwikłani w te bardzo dziwne relacje pomiędzy światem biznesu, branży hazardowej, a światem polityki, no są potraktowani właśnie w taki sposób. Widać, jak wygląda sprawiedliwość pod szyldem PO. Poseł Sekuła mówił dziś w Sejmie, że zlecenie, zadowolony z tego zresztą wyraźnie, że zlecenie, które Sejm komisji dał, zostało wykonane, zostało zrobione. Czy Pana zdaniem rzeczywiście doszliśmy do prawdy? Rzeczywiście, mogę się zgodzić z tą tezą, ale jak brzmiało zlecenie? Zamieść aferę pod dywan. I rzeczywiście Pan Przewodniczący umiejętnie tego dokonał, chociaż w sposób taki, który jest karygodny. Przypomnę chociażby sceny, kiedy Pan Przewodniczący Sekuła kończył pracę komisji, zwracając się do pustych krzeseł o przyzwolenie. No tak, pamiętamy te nagłówki mówiące z krzesłami. Tak. No, to było skandaliczne zachowanie. Jeszcze jedna ważna sprawa. To była jedyna komisja śledcza, która miała zakreślony termin zakończenia prac. Proszę zwrócić uwagę na to, że na przykład komisja badająca rzekome naciski za rządów poprzednich działa dłużej niż te rządy trwały. Oczywiście nie było żadnych nacisków, ale chodzi o politykę. Chodzi o to, żeby na ten temat mówić, żeby przesłuchiwać świadków, żeby był spektakl polityczny. A w przypadku afery, realnej afery, na której straciło państwo polskie duże pieniądze, bo można liczyć w miliardach złotych straty wynikające z tego, że przywileje mieli baronowie branży hazardowej, no to w tym wypadku robi się wszystko, żeby nie odkryć prawdy, żeby nie wskazać winnych. Posłanka Kępa mówiła, że to może być nawet 2 miliardy złotych. Przydałyby się w budżecie, prawda? No, przy tej sytuacji, jaka jest, tragicznej sytuacji, przy zadłużeniu naszego kraju, większym niż było za czasów Gierka, przecież zadłużenie 300 miliardów więcej. Jest legendarnym zadłużeniem. To było najwyższe zadłużenie w historii naszego kraju. Przy tym wszystkim, przy drożyźnie, przy podwyżkach, od 1 października wzrosły ceny chociażby gazu ziemnego, wzrastają ceny energii elektrycznej. Od 1 stycznia przyszłego roku wzrosną ceny produktów żywnościowych. Dzisiaj koalicja rządowa przeforsowała podwyżkę VAT-u, a więc przeforsowała także obcięcie chociażby zasiłku pogrzebowego. W Polsce zasiłek pogrzebowy daje możliwość szczególnie gorzej sytuowanym, żeby godnie pożegnali tych, którzy odejdą. I teraz zasiłek pogrzebowy będzie zmniejszony o połowę. No to jest działanie skandaliczne, to jest sięganie do kieszeni, szczególnie tych, którzy w tych kieszeniach nie mają za dużo pieniędzy. A to jest polityka rządu Donalda Tuska. I przymykanie oku na 2 miliardy, które dziś z budżetu ewentualnie uciekły. Panie pośle, przysłuchiwałem się dzisiaj sprawozdaniu przedstawionemu przy Izbie przez Mirosława Sekułę i zastanawiałem się, dlaczego sprawozdanie, zdanie odrębne członków Komisji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości jest przedstawione na posiedzeniu niejawnym. No otóż formalnie wyjaśnienie jest takie, że nie zgodził się prokurator generalny, żeby zdjąć klauzulę tajemnicy śledztwa. No ale faktycznie rzecz jest charakterystyczna. Proszę zwrócić uwagę na to, że teraz właśnie odbywa się część niejawna. W piątek, późnym wieczorem, wtedy kiedy posłowie już w większości rozjechali się do domów. Przecież mamy Wszystkich Świętych, 1 listopada, Dzień Zaduszny. W związku z tym obywatele naszego kraju myślami są już gdzie indziej. A więc świadomie, jestem o tym przekonany, wybrano taką datę, żeby odsunąć uwagę opinii publicznej od tej sprawy. No i druga kwestia, no zasadnicza, zupełnie zasadnicza. Otóż okazuje się, że
bilingi osób zaangażowanych w aferę, bilingi osób, które zostały zdymisjonowane z rządu premiera Tuska w wyniku tej afery, wciąż nie są znane komisji, wciąż nie zostały komisji. A to są bardzo ważne dowody. Zdecydowanie. Tylko poprzez analizę tych dowodów komisja mogłaby dojść do prawdy, mogłaby dojść do wskazania powiązań między światem baronów hazardowych, czyli światem biznesu, a światem polityki. Panie pośle, zmienimy temat. Ustawa hazardowa jest jeszcze w Sejmie. Jesteśmy panu wdzięczni za to, że przybył pan do nas, aby podzielić się z tym wszystkim na gorąco z nami. Ale jest jeszcze jedna dzisiaj kwestia. Powołanie specjalnego zespołu, międzyklubowego zespołu, który ma się zająć tym, że posłowie byli bardziej etyczni. Czy PiS nie jest zainteresowany tym, aby poprawić zachowanie posłów? Bo nie będziecie w tym zespole. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiało konkretny projekt, tak zwanej deklaracji łódzkiej po tym tragicznym wydarzeniu, kiedy działacz Prawa i Sprawiedliwości został zamordowany w biurze. Został zamordowany niejako w zastępstwie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wystąpiliśmy z apelem do wszystkich środowisk politycznych, do prezydenta Komorowskiego o to, żeby złożył podpis pod deklaracją, która stanowiła wyrzeczenie się języka nienawiści, języka pogardy, wyrzeczenie się przyrównywania legalnie działających partii politycznych do partii, które kojarzą się w historii Europy jak najgorzej. Odrzucono naszą propozycję. Można odnieść wrażenie, że teraz tworzy się zespoły po to, żeby markować pracę, żeby zmieniać regulamin Sejmu. Jeżeli są pomysły zmierzające do tego, żeby zmienić regulamin Sejmu, to my jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby takie pomysły przyjąć. Oczywiście niezwykle rozprężające wśród zarówno parlamentu, jak i opinii publicznej jest to, że na przykład pewnego posła z Lublina, którego nazwiska nie będę wymawiał, ale który był przez wiele lat wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego PO, Komisja Etyki Poselskiej traktowała bardzo swobodnie, nie karała go. Został ukarany dopiero niedawno za te haniebne słowa dotyczące ataku brutalnego na świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, a wcześniej wszystkie wybryki były puszczane mimo. W związku z tym jest pytanie, czy coś się zmieniło w podejściu polityków obecnie rządzących w naszym kraju? Nie sądzę. Chodzi o markowanie, chodzi o to tylko, żeby mówić na ten temat, a nie żeby zmieniać sytuację. Gdyby intencje były inne, to dawno tego posła by w PO nie było. No i dawno by nie był szefem komisji. No zdecydowanie, dawno jednym też... Jednym z tych pomysłów, z którym zespół ma się zająć, jest pozbawianie funkcji parlamentarnych posłów. Aż się prosiło. Wystarczy dobra wola. Tak. Jeżeli większość parlamentarna ma dobrą wolę, mogłaby i dokonać zmian kadrowych, mogłaby również dokonać zmian w regulaminie. Nie było dobrej woli. To jest tak, że niektórzy z posłów PO, na przykład wicemarszałek Niesiołowski, używają wciąż języka agresji. Przypomnę, że tego dnia, kiedy został zamordowany nasz kolega w Łodzi, wtedy wicemarszałek Niesiołowski odsyłał do szpitala psychiatrycznego lidera Prawa i Sprawiedliwości. No jak można w ten sposób postępować? To rzeczywiście nie mieści się w głowie. Jakie intencje są tych polityków? Do czego oni zmierzają? Co oni chcą osiągnąć przez tą swoją politykę nienawiści? No, widać, że efekty są tragiczne. Zginął człowiek. Niewinny człowiek. Wcześniej przecież taką politykę pogardy stosowano wobec świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. To niebywałe, że w demokratycznym kraju w ten sposób można traktować opozycję parlamentarną. A wicemarszałek Niesiołowski dziś uważa, że to właściwie on też mógł paść ofiarą tego zamachu, ale zostawmy to może, bo... Znaczy, ale to jest interesujące, bo jeżeli przypomnimy sobie, co mówił morderca. Morderca mówił, że przyszedł, żeby zamordować Jarosława Kaczyńskiego i że nienawidzi Prawa i Sprawiedliwości. Ukazała się informacja, że wcześniej był w biurze pana posła Niesiołowskiego, ale ta informacja nie jest sprawdzona, bo portier nie rozpoznał tego pana, to po pierwsze, a po drugie, gdyby intencje miał takie, to przypomnijmy, że w Łodzi zginął pracownik Biura Prawa i Sprawiedliwości, niejako w zastępstwie Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby intencje mordercy były takie, że chciałby zamordować posła Niesiołowskiego, to pewnie do morderstwa by doszło w biurze. Nie w tym klubie. Oczywiście. Tak.